rozmawiać starych, powojennych właśnie buchów, stronach i dalej. Dzisiaj mamy... Jaki jest dzisiaj dzień? Dzisiaj jest czwartek. Ale 4 lipca, tak? No. 4 lipca 2013 i otrzymaliśmy informację o pewnym obiekcie znajdującym się tutaj na tych terenach. Co to są za okolice? To jest okolice Brochowa. Także to są też niebezpieczne okolice. Tutaj po prawej mamy tory. Przed chwilą tutaj przejeżdżały pociągi. Z jednej relacji dowiedzieliśmy się, że kiedyś właśnie tymi torami jeździł pancerny pociąg i mógł mieć jedną ze stacji właśnie obok tego fortu, gdzie teraz idziemy. Idziemy tą drogą. Na razie dokładnie nie wiemy, gdzie ten fort się znajduje, ale spróbujemy odnaleźć wejście do tych podziemi i zobaczymy, co tam jest. Tutaj widzę już taki spad. Gdzie? Co miało być? Miało być obniżenie terenu. Tutaj. No on coś mówił o jakimś obniżeniu terenu. Że tu niby gdzieś ten pociąg skręcał i tam do tego obniżenia miał taki zajazd. Nie wiem, no to są jakieś śmieci. Jest! Gdzie? Tak. To jest. A jest. No. To? No, tak. Ale jak tam się dostać? Powiedz mi, jak tam się dostać? Bo ja nie wiem. Po tych śmieciach? Tam jest łagodnie. A, może tamtędy? Po drugiej stronie, no. Ale jest strasznie dużo komarów. No. Bo tu jest jakaś ścieżka, to może ten. Trzeba uważać. Jednak spory spad. Dobra, tu jest już normalne przejście. Jest wejście. Zbliżamy się. Patrz, gdzie to jest. Normalnie no, jakby był wywód. Jesteśmy tutaj. No. Patrz, nic tam nie widać. Tu się coś paliło, zobaczcie, bo widać całe. Widzisz coś tam? Tak. Patrz, jakieś kable. Patrz, co tam jest. Tam. Aha. Okay. Co to może być? A, ta latarka słaba. To jest jakiś odpadnięta studzienka. Będziesz tam? No. To jakieś spalone chyba kości. No woda. Widzisz to? Woda. Co to jest? Studzienka odwadniająca. A jest tam woda? Ciekawe. Idziemy dalej. Patrz, jaki tam problem. No. I śmieci tutaj narzucane. Patrz. Niezłe ogniska musiały być, że tu jest tak oszmolone to wszystko. Widzę jedno z większych takich, niż ten poprzedni. Jedno, co widzieliśmy. Idziemy do kolejnego pomieszczenia. Jest wilgoć po tych ścianach.
Tu już coś mogę. Mało widać. Patrz, tu są haki, widzisz to? No. Widzisz te haki? Jakieś oryginalne haki. Coś tam musiało być podwieszone. Nie ma takiej wilgoci jak w poprzednim. Zobacz, tu są takie dwa haki, nie? No. I z każdej z tych dwóch stron są tak poprzeczne. Patrz, jest takie zarzewiałe strasznie. Ciekawe, co to było. Tu są takie cztery właściwie haki, widzisz? No, cztery haki. Też musiał być. Może była instalacja elektryczna powieszona. Ciekawe co to. Masz to? To tak jakby tutaj, w tym miejscu, jakby ostrzał, zobacz. Widzisz to? Jakby tutaj była jakaś taka zasuwa. Zamykanie, patrz. Takie stalowe, potężne. Czekaj, czekaj, no. Tak, tutaj na pewno zasuwali to. I tutaj, w tym miejscu też. No. A ciekawe, dlaczego to służyło. I umocowanie. I tamto. Jak tam jest? O. Nie? Tak. Znowu to. Jest woda? No. No jest trochę. Jest trochę wilgotno. Świeć tutaj. I to jest ten fort. Zapomniany fort. Gdzieś na uboczu Wrocławia. Ciekawe. Zobaczmy jeszcze od zewnątrz, jak to wygląda. Ale co tu się znajdowało? Co to było? No tutaj był jakiś fort ochroniony, fort piechoty może. Patrz, tu już jeden odcięty. Może złomiarze. Tutaj też próbowali odciąć. Zobacz, widzisz to? Złomiarze wszystko rozkradli. Tutaj widać po pile. Piła. No. Musiało być cięte. Ale widać, że nie podołali. No tutaj podołali. Jedno udało im się. Zresztą mi się wydaje, że oni już zabrali te całe... Tutaj. Te zasłony, nie? No. Pewnie tak. Pancerna. No to dużo warte jest, jak to ważyło. Na pewno. Może nie ma takiej dużej wartości materialnej, ale historyczną pewnie jakąś ma. Tutaj jest wyższy, może zobaczmy. Dobra, wychodzimy. Nie, tu jest kolejne jeszcze pomieszczenie, zobacz. Aha. Po tamtym... Ale w tym poprzednim też właśnie były drzwi tutaj pod koniec. Tylko, że tam były zamknięte. Tu jeszcze, tak. Jeszcze jeden grupem Führer został na ścianie, zobaczcie. Aha. Czekaj. Tutaj powinny być gazoszczelne, pancerne drzwi, w tym miejscu, ale już tych drzwi nie ma. O, i co tu widać jeszcze z oryginalnych instalacji? Tutaj na pewno była lampa podwieszona, podobnie jak tam, zobacz.
zaraz wrócimy do tego pomieszczenia, ale w tym miejscu. Wiecznik. I tutaj stalowe takie jakby klamry, no, do drzwi. Idziemy dalej. Co tam jest? Patrz, ile komarów leci. Strasznie. Może tam jakieś zgniłe zwierzę jest albo coś. No co ty? Bo będą strasznie jakieś pełno lata robactwa. Nie, to już jest takie mniejsze pomieszczenie. To mogła być latryna. Ej, a ten gość... Tutaj jest latryna. Gość z działek mówił nam, że tutaj były... odprowadzanie wody. Nie, wilgoci. Czy kanały bardzo dobrze odprowadzały tutaj, wentylacja była bardzo dobra. Tutaj widzisz, zobacz, też jest. No, widać. I to jest ceramiczne. Tak. Żeby amunicja nie była wilgoci. No bo on tu mówił, że tutaj mogły być składy amunicji. To jest na wreszcie? Zobaczymy. No, zobaczymy od góry. To też uciekł. Zobacz, jaki potężny dach z żelbetonu. Te forty były zbudowane przed wojną. A w trakcie wojny Niemcy dobudowali taki jeszcze betonowy dach, aby wzmocnić całą konstrukcję. W tym momencie znajdujemy się już na dachu portu schronu. Tam widzimy już jakieś znalezisko. Kolejny, taki sam był tam na oknie, na kratach. To jest z jakiejś takiej, kurde, gąbki, nie? Zrobione. Co to znaczy? Co to jest? Coś jak Blair Witch Project, nie? No. Tutaj w nocy przyjść to jest... Może być strasznie. No i tak. Czy w tym miejscu mógł pancerny pociąg mieć jakąś tutaj odnogę i zaopatrywać wojsko w amunicję? Zapytamy się tej kobiety. No. Może. Jak jest tutaj szat? No zaraz po wojnie tam miałam działkę, tam kupę pola. Tak, właśnie chcieliśmy się zapytać, czy może coś pani nam odpowiedzieć? Jak powiedzieć, że było, ale to rozo, wszystko się u nas ze śmieciami, skąd na biegni tamte punkty. Ale były po niemieckie. Ja jak tu po wojnie od razu, w którym roku, to tu mieli mój pracowo na torach, to ja tu kawał pola my mieli, hetta. Już ta nastawia jest nieczynna, bo już na Wojszyce hetta mi ten pociąg szedł od tego wany. No, a teraz już nie, bo i ta nastawia już chyba nieczynna. I tego, ale szedł blisko tego mojego pola tu. Po wojnie od razu my tu to mówię, było wszystkiego, a teraz wszystko zrujnowane i pozarostało. No ale wszystko zmija, no i przepraszam, teraz mogę wam powiedzieć, że już teraz wszystko tego. Ja przyszłam zobaczę, a tu zanim wejść. No, tam też pełno śmieci narzucali. No, tak? Narzucali. Ja właśnie widziałam jeszcze, jak tu jakby to wozili. Nie wiem skąd on tej bardzo, a było naprawdę. Było naprawdę, były czyste, bo to były bunkry. No, ale za mnie już Niemców nie było, nawet i Polacy. A tyle, że harcerze w tym tutaj kiedyś jeszcze trochę przyjeżdżali. Dobrze, że jeszcze się młodzież interesuje, ja bardzo się cieszę. Bardzo miło pani, bardzo ciekawe informacje. Także myślę, że pani tutaj nam powiedziała, że była odnoga tutaj od torów, szła do nastawni, czyli takiego miejsca, gdzie pociąg mógł być przekierowany na inne tory, prawda? W tamtym miejscu, ale powiedziała, że też ta nastawnia już jest nieczynna. Także mógł ten pociąg tutaj jeździć. Ale co jest ciekawe, ona powiedziała, że
część tutejszych bunkrów jest zasypana i zrujnowana, czyli oprócz tego, co, w którym byliśmy teraz, był jeszcze jakiś w pobliżu, nie? Możliwe. I ciekawe, możliwe. Co tu mogło się znajdować, nie? Wcześniej. No to był stary fort piechoty, później przekształcony na właśnie taki bunkier. Niemcy wykorzystywali to w trakcie działań wojennych, ale to później, no, po wojnie, jak ta pani powiedziała, zostało już wszystko tak zniszczone. Widzieliśmy przecież te wszystkie ściany osmolone, opalone, instalacje zabrane, powycinane różne wszystkie metalowe części. Także już niewiele tego zostało. Oni nie mówili, tak? Ale co to jest? Chodź mi, co czekaj, to czekaj, czekaj, czekaj. Ty masz krew nawet na policzku. No, bo ja te komary, no. Dobra, nie. Kurde, czekaj, musimy szybko, bo te komary... No, to patronek, bandaże. Wiesz co, ja nie mogę tego nagrać. Spróbujesz? Za dużo komarów. To jest kanał? Nie, co to jest? Ja tam idę, czekaj. No jest. Oni mówili, że tu jest. Ej, weź kamerę ze sobą. Weź kamerę. Trzymaj. Czekaj, może chcesz latarkę? Poświeć mi latarkę. Możesz dać. Dobra. Najpierw przez krzaczory przechodzę. Czekaj. O kurda, co tam jest? Mloczy mnie coś, czekaj. Kurwa, czekaj, bo to... Dobra. To widać, że to jest takie jakby wymurowane, widzisz, pod skosem, nie? No zobacz, tutaj coś tu musi być coś. Na górze? Z dachy czegoś. Bo to jest, jak widać, pod skosem. Mogło być jakieś odwodnienie, wiesz. Jeśli tutaj prowadziły jakieś towy z tego bunkra, może być odwodnienie, albo zasypane, wiesz co. Ale potężne. Ciekawe, zobaczymy, może przyjdziemy się, zobaczymy, czy tu jeszcze coś jest w pobliżu, co? No ciekawe. Thank you.